10 najfajniejszych psów rodzinnych dla rodzin. Oczywiście ta lista powstała w sposób subiektywny. Niektórym mogą się niektóre z tych psów nie spodobać, ale brałem pod uwagę kilka rzeczy. To jak ten pies żyje po prostu z ludźmi, jak dogaduje się z dziećmi, jakie ma potrzeby, jeśli chodzi o aktywność, jak dogaduje się z innymi zwierzętami. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i każdy z nas będzie potrzebował innego psa. Jeśli istniałby pies idealny dla rodzin, no to wszyscy byśmy go znali i wszyscy byśmy go posiadali. I tu jeszcze jedna sprawa. Lista, te pozycje są ułożone tak chaotycznie. To nie znaczy, że na pierwszym miejscu czy na drugim są te psy najlepsze dla rodzin. Ale zaczynajmy, zacznijmy od Maltańczyków. Są to psy wesołe, przyjazne, lubiące ruch. Źle znoszące samotność to jest coś, co może troszkę przeszkadzać rodzinom, dobrze dogadujące się z dziećmi, chętne do nauki, prosty proces wychowania i prowadzenia, ale trzeba pamiętać, że mogą troszkę nam wejść na głowę. Do tego dochodzi czasochłonna pielęgnacja, ale są to psy, które nie sprawiają problemów, nie będą przeszkadzały ani w domu. Ani na spacerze są takimi fajnymi, wesołymi, pozytywnie nastawionymi do świata towarzyszami. Ich wielkość to od 21 do 25 centymetrów i 2-4 kg wagi. Są to też psy długowieczne, 15-20 lat. Na miejscu drugim, no legenda, Golden Retriever. No to nie jest miejsce drugie, tylko jako drugi. Golden Retriever, czyli jeden z tych psich pewniaków. Jeśli chodzi o psa rodzinnego, pies bardzo przyjacielski, bardzo oddany człowiekowi, posiadający średni temperament, uwielbiający się z dziećmi, łagodny, oznacza to, że nie nadaje się na stróża, on jest tak bardzo mocno pozytywnie nastawiony do ludzi, i nawet osoba obca, można powiedzieć, nie zostanie przez niego potraktowana w zły sposób. Do tego psy, które Świetnie odnajdują się w rodzinach. One najlepiej czują się właśnie przy człowieku, potrzebują tego człowieka, potrzebują dużo naszego czasu i uwagi, i do tego są to psy bardzo pojętne, bardzo inteligentne. Psy, które dla człowieka by zrobiły dosłownie wszystko. No ale oczywiście musimy uważać na to, że bardzo mocno kocha wodę, lubi się ubrudzić, no i zjada niekiedy niejadalne rzeczy. Ich wielkość to. 51,61 cm, 24,32 kg, żyją średnio 12-14 lat. Kolejnym psem jest owczarek szkocki długowłosy Collie, czyli popula popularny, popularna Lessi. Psy bardzo oddane, łagodne, świetnie sprawdzające się jako towarzysze dzieci, lubią ruch, ale nie potrzebują go jakoś wyjątkowo dużo. Troszkę czasu zajmuje nam pielęgnacja, zajmie nam pielęgnacja. Wychowanie jest proste, chociaż tu trzeba być bardzo delikatnym. Wtedy to wychowanie i prowadzenie jest naprawdę banalne i nie ma z tym psem raczej żadnych problemów. To jest taki zwykły, wesoły towarzysz, nie sprawiający problemów, bardzo oddany pies, który naprawdę mocno jest nastawiony na ludzi i ten człowiek jest dla niego bardzo ważną osobą. 51-61 cm, 17-30 kg, 13-14 lat. Kolejnym psem jest Labrador retriever, czyli kolejny pewniak, kolejny pies, który na takich listach prawie zawsze się znajduje. Łagodny, pozytywnie nastawiony do świata. Dosyć aktywny, potrzebuje jednak sporo tego ruchu. Dobrze dogaduje się z dziećmi. Tak samo z innymi zwierzętami, tutaj nie wspomniałem te wcześniejsze, psiaki też. Genialny pies pracujący, lubiący się uczyć, lubiący być z człowiekiem. Pies, który też nie będzie stróżem, ale jest jednak psem w łatwym w wychowaniu, ale troszkę trudniejszym niż te wcześniej wymienione. To też pies dosyć duży. 54-58 cm wysokości i 25-36 kg wagi. Średnio żyją 13 lat. Kolejnym psem, już piątym, jest Kawalier King Charles Spaniel. Sympatyczny, bardzo optymistycznie nastawiony do świata, bez agresji, uwielbiający ludzi, źle znoszący samotność, uwielbiający dzieci, może nie zawsze całkowicie posłuszny, ale nie w sposób, który nam będzie przeszkadzać, lubi się uczyć, no niekiedy może być zbyt ufny wobec innych ludzi, obcych ludzi i wobec obcych psów, świetnie dostosowuje się do nowych warunków, do poznawania nowych rzeczy. 30-33 cm, 5-8 kg, 13-14, niekiedy więcej lat życia. I naprawdę ten jego wygląd, ten, to jak wygląda, bardzo fajnie oddaje to, jakim ten pies jest. Szóstym psem jest bokser. Może obok później wymienianego pudla. Chyba naj, jeden z najbardziej niedocenianych psów, tak w ogóle. A jeśli chodzi o psa rodzinnego, to na pewno. Te psy potrzebują sporo ruchu. Ale są czułe, oddane, bardzo wesołe, dobrze, a raczej bardzo dobrze żyją z dziećmi. Dobry stróż i obrońca, czujny. Czasem nie lubią się z innymi psami, ale to oczywiście naszym obowiązkiem jest socjalizacja. Świetnie sprawdzający się jako pies pracujący, nie są hałaśliwe, dogadują się z innymi zwierzętami niż psy. Świetny, taki miły, przyjacielski, towarzysz rodziny. Będący przy tym psem, który jest psem pracującym i dobrym stróżem. 53-63 cm wysokości, 24-40 kg, średnio żyją około 12 lat. Siódmym psem jest pudel, i tu mamy też psa bardzo niedocenianego. Pudle od bardzo małych piesków, od 24 cm do psów dużych, mających nawet ponad 60 cm, od 3 kg do 30 kg. Ale wszystkie te pudle są bardzo, bardzo inteligentne, pozbawione agresji, bardzo radosne, mocno wiążące się z ludźmi, mogłyby być z nami cały czas. Ta aktywność jest na takim średnim poziomie troszkę ciekawskie, bardzo fajnie dogadują się z dziećmi, posłuszne, szybko się uczą, proste wychowanie, nie sprawiające problemów. Pudle to są naprawdę psy bardzo fajne. Tylko niestety, może ze względu na to, jak niektórzy na nie patrzą, niedoceniane. ósmym psem jest Bichon Fries, czyli można powiedzieć bardzo, bardzo bliski kuzyn Maltańczyka. Jest bardzo wesoły, bardzo towarzyski, uwielbiający ludzi, inteligentny, świetnie dostosowujący się do nowych rzeczy, choć może być psem, który dosyć mocno upomina się o uwagę ludzi. I to jest jego taka jedyna duża, no duża, nieduża wada. No i pielęgnacja. 24-30 cm, 4,5-7 kg. Psy bardzo długowieczne. Ale one są dosyć podobne do Maltańczyków, chociaż są od nich większe, to jednak bardzo podobne. Dziewiątym psem jest samojed. Ten uśmiechnięty pies jest świetnym wyborem dla rodzin. Psem przyjacielskim, pogodnym, bardzo fajnie nastawionym, jeśli chodzi o ludzi. Potrzebuje sporo kontaktu z nami, łagodny, lubiący ludzi, to oznacza, że stróż z niego nie będzie wcale. Dobrze dogaduje się z psami, z zwierzętami. Aktywność też jest taka na średnim poziomie. Fajnie z dziećmi, fajnie z całą rodziną. Do tego prosty w wychowaniu, lubiący naukę. 51,60 cm, 15-30 kg, 11-12 lat. Tutaj pamiętajmy, że pielęgnacja może troszkę czasu zajmować. Dziesiątym psem jest nowofundland. Nowofundland, czyli największy z omawianych psów, ponieważ on może mieć od 65 do ponad 70 cm wysokości 50-70 kg. Ale są to psy bardzo tolerancyjne, bardzo łagodne, bardzo radosne, bardzo mocno wiążące się z opiekunami, pozbawione agresji, inteligentne, pojętne. Bardzo fajnie porozumiewające się z dziećmi, z innymi zwierzętami, też. Ten jego wygląd, wielkość, plus jeszcze ten, ta jego sierść, powoduje, że wygląda jak taki nieduży, jak niedźwiedź. I naprawdę jest psem fajnym. Tak podsumowując, te wszystkie 10 wymienionych psów, pamiętajmy, że szukamy psa, ale to jaki on będzie, w dużej części będzie naszym, naszą pracą, naszym wkładem. Ponieważ czy to będzie malutki Maltańczyk, czy bardzo duży Nowofundland, czy to będzie pudel, bokser, labrador, czy też nie będący na tej liście Amstaff, najwięcej zależy od nas. Jeśli go wychowiemy w odpowiedni sposób, zapewnimy mu nasz czas, naszą uwagę, rezultaty będą świetne. I ten pies będzie naprawdę naszym towarzyszem, którego nie zamienilibyśmy na żadnego innego. Ale jak zawsze, to jest nasza rola. I wtedy będziemy mieć świetnego towarzysza. I każdy z wymienionych psów będzie świetnym psem rodzinnym. I to nie tylko te wymienione, ale też cała masa innych. Chociaż te, które powiedziałem, są naprawdę świetnymi towarzyszami. I nie bójmy się wielkości, ponieważ często te psy troszkę większe, 20-30 kg, sprawią mniej problemów niż te psy mniejsze. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Spójrz, spójrz na linki w opisie. Tam są linki do moich innych kanałów, na które zapraszam. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.